Wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 w rękach amerykańskich Marines. Trudno w to uwierzyć, ale historia tej broni zaczęła się ponad 100 lat temu, w roku 1918. Jej konstruktorem był John Moses Browning, który przebudował swój CKM M917 tak, aby mógł być zasilany potężnym nabojem kalibru 12,7 mm, czyli pół cala. I właśnie od tego kalibru, zapisywanego jako 0,50 cala, karabin maszynowy otrzymał nieoficjalną nazwę 50-tki. Broń działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Początkowo zainteresowanie konstrukcją było niewielkie. Zmienił to wybuch II wojny światowej. M2 stał się wtedy podstawowym uzbrojeniem amerykańskiej armii. Przede wszystkim bronią pokładową. Montowano go na czołgach, transporterach opancerzonych i w samolotach. A cztery takie karabiny maszynowe stały się uzbrojeniem zestawu przeciwlotniczego M16. Konstrukcja broni okazała się tak dobra, że Amerykanie z pewnymi modyfikacjami używają jej do dziś.